radują się zastępy aniołów. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w górę do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zawysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Kochani bracia i siostry, dzisiaj w szczególny więc sposób czcimy Matkę Bożą w niebowziętą. Spoglądamy wysoko w niebo i myślimy: ona tam jest. Ona jest, ale przychodzi do nas. Kiedy nie tak dawno czytałem opis mistycznego widzenia jednej z mistyczek w Italii. Opisuje ona właśnie w niebowzięcie Matki Bożej. Pan Jezus dał jej taki wielki dar, aby mogła cofnąć się w czasie i zobaczyć tamten moment. I oto może jest to widzenie, ale tak bardzo powinno nam być bliskie, wyobrażalne. Oto pisze ona, że w dniu, kiedy aniołowie przyszli do domu Matki Bożej, przybyli aniołowie, był bardzo wczesny poranek, był zmierzch. Matka Boża spała. Święty Jan również, który był przy niej. I oto, kiedy aniołowie przyszli, nagle w pokoju ukazała się jasność. Jasność koloru błękitu, jakby niebios. Aniołowie wzięli i unieśli ciało Maryi. I wtedy obudził się święty Jan, który był w mieszkaniu obok. Zobaczył scenę unoszących aniołów ciało Matki Najświętszej. Miała zamknięte oczy. Była zanurzona w śnie. Oto w niebo wzięć. Zamknięte oczy, by móc te oczy całkowicie już dać Jezusowi. I oto, gdy przychodzi
na ziemię do nas, a przychodzi od Fatimy 100 lat temu. Spogląda na dzieci fatimskie i na nas, ale spogląda oczami swego syna. Spogląda z wizerunków, z jasnej góry. Wielu może z nas powiedzieć, ile razy byliśmy wpatrzeni w jej oblicze i wzrok. Ona patrzy teraz na każdego z nas i wie dobrze, ile w tobie umartwienia, cierpienia, ile w tobie nieraz zakłopotania i trudu, ale ona zna twoje serce. I matka wciąż patrzy oczami miłości, bo ona tylko potrafi kochać. Matka nie potrafi nienawidzieć. Ta dobra matka, matka kocha, a matka najświętsza tym bardziej, matka ziemska gotowa jest życie dać za swoje dzieci, a cóż dopiero Maryja, kiedy dzisiaj w tę uroczystość zawsze przypomina mi się, gdy mówię o Matce Najświętszej, by dać jej wszystko, co mam, przypomina mi się właśnie pojęcie tej matczynej miłości. To właśnie tu w Częstochowie, to właśnie tutaj, kiedyś przyszedł do mnie mężczyzna, mówił o miłości do swej żony. Był już w podeszłym wieku. Mówiłem to, ale powtórzę dziś, bo to się wiąże z oddaniem całkowitym dla dziecka. Kiedy ten mężczyzna mówi: proszę księdza, moje życie to życie pełne wiary i wiem, co to jest miłość, bo miłość to również ofiara. Byliśmy młodzi, pobraliśmy się, mieliśmy po 18 lat i oto po roku czasu oczekiwanie potomstwa. Chodziliśmy razem na mszę świętą, przyjmowaliśmy Eucharystię do serca, byliśmy w oazie. I oto po roku oczekiwanie potomstwa, wiadomość, że moja żona już jest w szpitalu, więc jadę zobaczyć dziecko. Po drodze kupiłem 25 czerwonych róż. Chciałem zobaczyć dziecko, myślałem, że już po wszystkim. A ona mówi: są problemy. Nie spodziewałem się. Mówi, że jest zagrożenie mojego życia albo życia dziecka. Chcą ratować mnie, a ja chcę, by ratowali moje dziecko. Dlatego nie zgodzę się. Chcę urodzić. Ale napisała do niego krótki list w szpitalu. Zamknęła i mówi: ten list, gdyby się stało najgorsze, nie przeżyłabym porodu, masz ofiarować dziecku. To stało się tu w jednym z waszych szpitalów w Częstochowie. Oto wielkie świadectwo, bo oto kiedy on mówi: tak pocieszałem moją żonę, mówiłem, że będzie wszystko dobrze. Stało się jednak inaczej. Niedługo po porodzie zmarła, ale urodziła mi córkę. Otrzymała imię Katarzyna, Kasia. To ta, jak od świętej Katarzyny, która rozmawiała z matką, z Maryją, tam w Paryżu, gdy przyszła. Dałem imię Katarzyna i Kasia wzrastała, ale wciąż byłem wierny jednemu przyrzeczeniu, bo w miłości trzeba dokochać swoich przyrzeczeń.
prosiła mnie, bym listu nie dał dziecku, nim skończy 15 lat. Jeśli by było najgorsze. Przez 15 lat, mówi, spoglądałem na tę kopertę. Jakże wiele razy chciałem otworzyć. Ale nie, bo jej obiecałem. Dokładnie w dzień urodzin córki mówię, do szkoły dzisiaj, Kasiu, nie pójdziesz. Pójdziemy na cmentarz. Ale dlaczego na cmentarz? No dziś wielki dzień. Po drodze mówi do mnie, kupiłem 25 róż, jak wtedy. Stanęliśmy nad grobem matki i wyciągnąłem tę kopertę, ten list. Płakała Kasia, gdy dowiedziała się, że to pisała mama, że to jej ostatnie słowa. A były to takie słowa. Drogie moje dziecko, nie wiem, kim będziesz, chłopcem czy dziewczynką, ale wiedz, że ta moja decyzja to nie tylko ja podejmuję, ale to wspólna, bo my bardzo z tatą kochamy Jezusa. Wolę odejść ja, abyś, drogie moje dziecko, żyło ty. Wolę odejść, ale pamiętaj, szanuj ojca. Ja będę zawsze przy tobie. Nigdy cię nie opuszczę. I zawsze będę obok, na ile mi pozwolą. A gdy będziesz czytać ten list, obejmuję cię moją miłością. Tak, obejmuję cię tak mocno i przytulam do serca. Twoja mama, która na ciebie wciąż czeka. Kochani bracia i siostry, ta ziemska matka, ona gotowa oddać życie? Ileż jest takich matek w grobach? Ileż jest takich matek, które mówiły, wolę odejść ja? Rodzina modliła się. Ileż takich ojców modlili się o ich uzdrowienie, a oni mówili z Jezusem, zabierz Panie mnie, aby moja córka, aby mój ojciec wrócił, aby mój syn powrócił do ciebie. Życie oddali. Ileż takich mogił, którzy mówili, chcę, Panie, ofiarować moje życie za dzieci moje. Bracia i siostry, czyż dzisiaj nie należy nam powtarzać takich zwycięstw, takich świadectw? Dzisiaj w ojczyźnie naszej, kiedy tyle rozdarcia, tyle podziału, tyle nienawiści, tyle przemocy, tyle słów, obrazu, jeden drugiego chce słowem zniszczyć. A matka najpiękniejsza, królowa Polski, stoi przy każdym i spogląda ze łzami w oczach. Tak, nie możemy bać się powiedzieć, Maryja płacze, że te jej dzieci, które obrały ją za królową, idą w pielgrzymkach, ofiarują czas, a jakże łatwo później wpadają w tryb codzienności i zapominają, że trzeba kochać więcej każdego dnia. Że trzeba więcej i więcej dawać siebie drugim. Ona nas uczy dobroci, Maryja. Ona nas uczy posłuszeństwa i pokory. Ona nas uczy miłości i przychodzi jak do Elżbiety. Przyszła dziś tu do Myszkowa. Przyszła do waszych domów, pielgrzymująca. Jak przyszła do wielu domów chorych, wielu przyjmuje ten wizerunek. Dzisiaj jesteśmy tutaj, by jej powiedzieć, dziękujemy ci, Maryjo, za to, że opuszczasz ten tron niebieski i przybywasz wśród nas. Zastanawiałem się, dlaczego tak długo czasu Pan Jezus nie zabierał Matki Bożej do siebie?
po wniebowstąpieniu. Czy myślałeś o tym? Przecież Jezus mógł swą matkę zabrać na drugi dzień do siebie. Zastanawiam się i chodzę i rozważam i przychodzi mi jedna odpowiedź. Zostawił ją, by pokazać nam, że tam, gdzie matka jest dom, ona była w domu. My jesteśmy jej domem. My mamy być, my mamy wciąż wzrastać z nią. Gdzie braknie matki, domu już nie ma. Ona chciała być jak najdłużej. Jezus znał pragnienie serca Maryi. Jezus znał i mówi: oto syn twój, idź, oni tak bardzo cię potrzebują. Idź nie tylko do Elżbiety, jak wtedy. Do Elżbiety niosłaś mnie pod swym sercem. Tak Jezus by mógł powiedzieć, ale idź do tych dzisiaj przez ulice miasta, do tych, którzy nadal nie mają miejsca dla mnie, do tych, którzy mnie odrzucili, bo czasu nie mają, bo są zapracowani, bo są zajęci, bo są umęczeni, bo mówią, że przyjdzie starość, więcej Tobie, Boże, czasu poświęcę. Idź, Maryjo, mówi Chrystus, bo ich czas do mnie należy. Idź i powiedz im, że czas jest bliski. Idź i powiedz im, że trzeba już kochać, że trzeba już dzisiaj w rodzinie uklęknąć, w każdej rodzinie i wziąć różaniec.